Otwieram 47. sesję Rady Gminy Kleszczów. Serdecznie witam Państwa radnych. Witam Pana Sekretarza, witam Pani Skarbnik, witam kierowników oraz pracowników poszczególnych referatów, witam Państwa sołtysów, witam wszystkich mieszkańców gminy. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam kworum na 15 radnych Rady Gminy Kleszczów. Dzisiejsza uwaga uczestniczy 12 radnych. Radny Krzysztof Piotrczak zgłaszał swoją nieobecność, sprawiedliwiał się, że nie będzie go dzisiaj na naszej sesji. Radna Agnieszka Rutkowska kilka minut się spóźni. Szanowni Państwo, proponowany porządek posiedzenia otrzymali Państwo zawiadomienie. Z tego nie mam żadnych uwag co do porządku. Czy Państwo mają jakieś propozycje zmian? Proszę, Panie Wójcie. Chciałbym wprowadzić dwie uchwały. Pierwszą uchwałę wyjąć wójta Gminy Kleszczów do sporządzenia analizy dotyczącej możliwości zasadności zmiany Gminy Kleszczów. I to bym proponował w punkcie, zaraz po czwartym punkcie informacji o działaniu przewodniczącego, było wprowadzone. I w kolejnej wpłynęła uchwała w punkcie szósty, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w jednostce samorządu terytorialnego. Przed jeszcze rozpatrzeniem projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kleszczów. Panie Przewodniczący, Pan ma uzasadnienie tej uchwały? Państwo macie tą uchwałę. A, chodzi o analizę. Ma. Ona nie została wprowadzona do porządku, bo po prostu czekaliśmy na podjęcie uchwały przez gminę Bohatów. Pan Przewodniczący podpisał wcześniej porządek obrad, dlatego wchodzi. Chciałbym Państwo dostać, ale nie jest to dla dzisiaj. Dziękuję Panie Wójcie. Szanowni Państwo, ja w tym miejscu chciałbym powiedzieć kilka słów. Proszę o uwagę. Mają Państwo w punkcie pierwszym otwarcie sesji stwierdzenie kworum projekt uchwały w sprawie zobowiązania wójta gminy Kleszczów do sporządzania analizy. Chciałem Państwu przedstawić genezę, w jaki sposób te materiały znalazły się w sesji, w jaki sposób znalazły się na naszym dzisiejszym posiedzeniu. Już nie będę się odnosił do tego, jakiej sprawy dotyczy ten projekt, tylko w jaki sposób zostało to wprowadzone. Zostało to wprowadzone bez mojej wiedzy, bez mojej zgody, bez konsultacji ze mną, pan wójt z panem sekretarzem, że tak to ujmę, wpłynął na biuro rady. Wcale się pracownikom nie dziwię, ponieważ wiadomo, że to są przełożeni, aby te materiały w najdzisiejszej sesji się pojawiły. W mojej ocenie wielokrotnie pan wójt zarzucał mi przekraczanie swoich uprawnień na tej sali. Ja uważam, że panowie w tym miejscu przekroczyli swoje uprawnienia. Nie powinno się to tak odbywać. Mamy dzisiaj dobę cyfryzacji, są telefony, można było zadzwonić, poinformować, zapytać. Zostało to zrobione poza moją osobą, bez mojej wiedzy oraz bez mojej zgody. Ja już później, gdy się o tym dowiedziałem, nie podejmowałem działań, nie usuwałem tego z porządku, nie usuwałem tego z materiału, ponieważ nie będę robił sobie żartów z szanownej rady. Więc tak, w ten sposób te materiały się w porządku obrad znalazły. Chcę, żeby Państwo mieli tego świadomość. Czy są jeszcze jakieś propozycje, Szanowni Państwo? Panie Przewodniczący, chciałbym się odnieść do Pana w tej chwili wypowiedzi. Doskonale Pan wie, że w czwartek Pan podpisał, czy to 29 sierpnia, podpisał Pan porządek obrad, tak? I Pan wysłał. Tak naprawdę wysyłam dokumenty 7 dni przed, tak? Czyli w piątek po prostu było jakby formalnie zachowany ten okres 7-dniowy, żeby Państwo radni mieli, mogli się zapoznać z dokumentacją na posiedzenie sesji. Również 30 sierpnia Rada Gminy Bohatów podjęła taką uchwałę odnośnie przeprowadzenia konsultacji. Tak? Dlatego jest to reakcja moja, Panie Przewodniczący. Pana nie było. Ciężko do Pana się dzwonić. Doskonale Pan tym wie. O, Panie Wójcie. I na pewno ja uchwałę. Cały czas przy sobie. No to trudno. Może Pan zasięgnął, nie? Po prostu nie dzwonię do Pana. Nie mówię Pan telefonu. Nie dzwonił Pan, Panie Wójcie. Proszę nie prowadzać społeczeństwa w błąd. Dobrze. Wcześniej była taka sama sytuacja. Też dzwonił do Pana. W poprzedniej sesji też Pan nie odbył. Nie, dzisiaj Państwo dostaliście informację. Zawsze nie było problemu, jeżeli Państwo wyrażacie zgodę do zmiany w porządku prowadzenia uchwały. Nie ma problemu. Ja się nie odnoszę do treści, do sprawy, której to dotyczy,
Absolutnie. Odnoszę się do sposobu załatwienia tej kwestii. Zrobił to pan z panem sekretarzem na własną rękę, bez mojej wiedzy i zgody. I taka jest prawda. Panie przewodniczący, co sekretarz ma za sekret? Ja nie po prostu zawsze złożyć taką inicjatywę. Ma pan prawo, panie wójcie. Na 7 dni przed sesją składa pan projekt uchwały. Ja mam obowiązek wprowadzić ten projekt do porządku obrad. Doskonale o tym wiem. Natomiast pozostałe materiały, czy się pojawią w sesji, czy państwo radni otrzymają, czy nie, należy to do mojej decyzji. Doskonale pan się w tym orientuje. To tylko dobrze. Była informacja? Tak pan to przeprowadził, tak pan to zrobił. Chcę, żeby społeczeństwo o tym wiedziało. Szanowni państwo, pierwsza propozycja. Proszę. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję. Szanowni państwo, Wysoka Rado, panie wójcie. Panie wójcie, bo teraz chciałbym odnieść się do pana. Pan w swojej wypowiedzi przed chwilą, ja się bardzo cieszę, że pan podejmuje takie inicjatywy. Mówi, że czekaliśmy, co podejmie, jaką uchwałę podejmie Rada Gminy Bełchatów. No wydaje mi się, że pan, panie wójcie, jako gospodarz gminy, no nie do końca czekał, albo nie do końca się wywiązał z tej swojej funkcji. To jest jeden z najważniejszych tematów i najbardziej drażniących i najbardziej poważnych dotyczących pana kadencji i naszej kadencji również. Pan jako gospodarz tej gminy nie pojawia się na sesji, mimo tego, że dostał pan zaproszenie, na sesji Rady Gminy Bełchatów. Pan jest, są obojętne losy naszej gminy. Pan wysyła pracownika, oczywiście zaraz pan powie, że ma pan do tego prawo, żeby wysłać pracownika, ale wydaje mi się, panie wójcie, i nie tylko mi, również mieszkańcom gminy Kleszczów, że pan jako gospodarz również powinien się pojawić w tamtym miejscu. Byłem ja, byli inni mieszkańcy tej gminy, którym zależy na tym, żeby granice administracyjne naszej gminy zostały nienaruszone. Co za tym idzie, żeby utrzymać tak wysoki budżet, jak mamy w chwili obecnej, który jest rekompensatą za degradację środowiska i inne dolegliwości. Bardzo mi przykro, że po raz kolejny pan wójt gminy Kleszczów nie zachował się w sposób odpowiedni, uczestnicząc w sesji w tak ważnym temacie dla każdego mieszkańca naszej gminy Kleszczów. Dziękuję. Dziękuję. Panie Kamilu, z całym szacunkiem do pana tej wypowiedzi, przez chwilę powiedział, nie dostałem zaproszenia na tę sesję, absolutnie. Informacja. Wysłałem faktycznie informację do Rady Gminy Bełchatów, tak, żeby po prostu uzasadnić tą podejmowaną przez nich uchwałę. To, że ja nie byłem, był w moim imieniu pan sekretarz, nie tylko pan sekretarz, to tak samo jakbym ja był i panie Kamilu, ja bywam tam, gdzie muszę być, ja się nie muszę lasować na salonach i pokazywać się, bo sytuacja jest dosyć skomplikowana i uważam, że moja osoba tam byłaby niepotrzebna z tego względu, że pewne sytuacje by się bardziej może zaostrzyły. Także to trzeba w sposób bezkonfliktowy przeprowadzić takie rzeczy. Ale jeżeli pan ma zastrzeżenia do wystąpienia, czy coś pan sekretarz zrobił źle, proszę to przedstawić. Bo pana argumenty, to, że nam się rekompensata należy czy należy, to są słuszne. Ja nie podważam pana udziału. To, że pan w tym momencie pokazuje się z panelem, co pan wniesie do tej sytuacji, żeby zaprzestać tym działaniom, które zostały już podjęte. My to robimy w sposób profesjonalny, rzetelny, prawny. Dajemy informacje i podstawę prawną, gdzie nie można zmienić granic terytorialnych naszej gminy. I panie Kamilu, ja pana zapewniam, że nie będzie zmiany granic gminy Kleszczów. Przykładem tego jest to, co było wcześniej z opłatą eksploatacyjną, miała powstać służba geologiczna i pan doskonale wie, że uratowałem te 30 milionów, gdzie tutaj były propozycje, demonstracje może zrobimy w Kleszczowie. Nie, te demonstracje do niczego nie doprowadziły. Byli po prostu, bo tam by nikt się tym nie przejmował. Dobra współpraca samorządów i pomoc Związków Gmin Wiejskich doprowadziła do tego, że te 30 milionów rok w rok zostaje w gminie Kleszczów. I to są konkretne działania. Ja nie muszę się lasować. Ja mam być tam, gdzie mam być i uważam, że to robię. Jeżeli pan ma faktycznie zarzuty do pana sekretarza, że pan sekretarz tam źle reprezentował mnie, oczywiście, proszę to powiedzieć.
Szanowni Państwo, ja mam tylko prośbę. Jeśli ta uchwała uzyska akceptację i będzie w porządku obrad, to może wtedy tę dyskusję. Ja bym chciał się odnieść. Dwa zdania, Panie Przewodniczący. Proszę. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, Pan powiedział, że Pana osoba tam była niepotrzebna. No z przykrością muszę zaznaczyć, że mieszkańcy uważają inaczej, że powinien Pan tam się znaleźć. Sama obecność, ja oczywiście w ani jednym swoim słowie, ani stwierdzeniu nie powiedziałem, że Pan sekretarz się źle zachował, czy źle reprezentował Urząd Gminy. Ale ja tego nie pytam, to spytam się, czy Pan ma zastrzeżenia do wystąpienia Pana. Absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń, Pan sekretarz w sposób merytoryczny uzasadnił wszystkie aspekty mówiące o tym, że zmiana granic administracyjnych nie powinna, albo większość aspektów nie powinna być. Znaczy, niemniej jednak, Pan jako gospodarz tej gminy powinien się tam znaleźć. Teraz argumenty takie, żeby zaostrzyć sytuację, nie świadczą o niczym według mnie. Jak może Pan w tym momencie zaostrzyć sytuację? Sytuacja jest już na tyle ostra. Ja widzi Pan, mówi Pan o lansowaniu, nie, mieszkańcy oczekują. Pan, kiedy zorganizowaliśmy akcję Stop dla rozbioru gminy Kleszczów, Pan wydał oświadczenie, że samorząd gminy działa rozsądnie. My poprosimy Was, mieszkańcy, w odpowiednim momencie, kiedy należy przyjść i wziąć się do działania. To Pan będzie mówił mieszkańcom, kiedy mają wyrazić swój sprzeciw wobec tak ważnej sytuacji. Pan będzie decydował o tym, jak mieszkaniec ma się wypowiedzieć w stosunku do tak istotnej sprawy, najważniejszej dla naszej gminy. Nie, Panie Wójcie. Uważam, że Pan, nie tylko ja, ale mieszkańcy uważają, że Pan powinien tam się znaleźć i gdyby Pan nie uważał, że ta akcja, którą zorganizowaliśmy z mieszkańcami wspólnie dla obrony Kleszczowa jest słuszna, nie przysłałby Pan swoich pracowników na tą akcję, którzy też tam byli, którzy reprezentowali Pana, bo Pan może nie miał odwagi, Pan może nie miał ochoty, może Pana ten temat nie interesuje, żeby tam przyjść, mimo tego, że Pan miał 100 metrów dotarcia do miejsca. Też wtedy Pan nie miał czasu, też wtedy Pan nie mógł, też wtedy Pan myślał, że być może jeśli przyjdzie inny pracownik, a nie Pan, to będzie lepiej. Nie, Panie Wójcie. Pan jako gospodarz gminy powinien być zarówno wtedy, jak i teraz na sesji Rady Powiatu Chatowskiego, jak i na innych. Z przykrością też muszę stwierdzić, że póki co niektóre osoby, pracownicy urzędu, mieszkańcy gminy Kleszczów nie wpisali się przeciwko rozbiorowi gminy Kleszczów, kiedy rozpoczęliśmy proces zbierania podpisów. Panie Przewodniczący, ja muszę się odnieść. Panowie, Panie Przewodniczący, dopuścił do tej sytuacji i po prostu ja też muszę wyjaśnić, dlaczego nie byłem, obecny w ogóle w gminie akurat, dlatego prosiłem pracowników, żeby był obecny. Panie Przewodniczący, Pan prześledzi proces, który się odbywał w Opolu, to Pan doskonale wie. Przeprowadzono, Państwu dawałem tę informację z miesiąc temu. Państwo widzieli, jaka była frekwencja robiona przy mieszkańcach gminy, która została wchłonięta do miasta Opole. 96% było zrobione, zebrane podpisy, nie tylko podpisy, tylko referendum to było, czyli to jest jakby akt prawny, który faktycznie ma odniesienie, bo zbieranie podpisów, bo ja wiem, co Pan z tym zrobi z zebranym podpisem, gdzie informacja pokazuje się w Dzienniku Łódzkim, że jest 600 osób podpisanych przeciwko rozwojowi gminy Kleszczów. Nie jest to żaden akt prawny i nic on praktycznie nie znaczy, bo w tym momencie... Informacja, przepraszam, na który dzień? Na trzeci dzień zbierania podpisów? Nieważne, taka informacja, nie mówię ile Pan zebrał, może Pan zebrał i 6 tysięcy podpisów, ale informacja w Dzienniku Łódzkim poszła, że zebrane jest 600 podpisów. I to w tym momencie świadczy już taka informacja pokazująca się do gminy Bełchatów, mówię, są 10% mieszkańców podpisało, czyli reszta 10% jest za rozbiorem. To w tym momencie nie wiem, czy Pani nie szkodzi takim działaniem. Jeżeli Pan zobaczy, co się działo w Opolu, gdzie po prostu robiono nawet strajki głodowe i to nic po prostu nie, do niczego nie doprowadziło, to o czym my rozmawiamy? O czym my rozmawiamy? Bardzo proszę, to jest informalny Pan Radny Krasiński. Panie Przewodniczący, podam wniosek o przejście na głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały, którą złożył wójt. Nie chce mi się wierzyć, że
jest na tej sali jakikolwiek radny, który byłby za rozbiorem gminy, więc wierzę, że jednogłośnie wprowadzimy ten punkt do porządku obrad i wtedy ta dyskusja jak najbardziej będzie zasadna w takim punkcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, szanowni państwo, przechodzimy do głosowania wniosku formalnego pana radnego Kowalskiego. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku, przejściem do głosowania, proszę podnieść rękę. Przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedenaście głosów za, jeden wstrzymujący. Wniosek został przyjęty. Szanowni państwo, pierwsza propozycja, projekt uchwały panie radny, przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 1. Pierwsza uchwała, którą złożył pan wójt, przepraszam, w sprawie zobowiązania wójta do Kleszczów do sporządzenia analizy dotyczącej możliwości i zasadności zmian granic gminy Kleszczów. Propozycja, aby znalazł się, aby ten projekt uchwały znalazł się w porządku obrad jako punkt numer 5. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, przypominam, jest przycisk, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. 12 głosów za, uchwała została wprowadzona do porządku. I drugi projekt uchwały, szanowni państwo, zmieniająca uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu terytorialnego. Ten projekt dotyczy gminy Lgota Wielka. Kto z i ten projekt, szanowni państwo, przechodzilibyśmy po tej uchwale, którą przed chwilą przyjęliśmy, czyli jako punkt 6. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku, przepędzie przycisk. Przeciw, kto się wstrzymał. 12 głosów za, uchwała wprowadzona jednogłośnie. Czy mają państwo jeszcze jakieś propozycje zmian co do porządku? Jeśli nie ma, przechodzimy do punktu numer 2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na 46. sesji w dniu 13 lipca 2018 roku. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Na 46. sesji Rady Gminy Kleszczów podjęto 5 uchwał. Uchwała numer 465/2018 w sprawie zajęcia stanowiska Rady Gminy Kleszczów. Uchwała została przesłana do Urzędu Wojewódzkiego oraz Prezesa Rady Ministrów. Uchwała numer 466/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kleszczów na lata 2018-2021. Uchwała została przesłana do Regionalnych Obrachunkowych. Uchwała numer 46/467/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Kleszczów na lata 2018. Uchwała przesłana do Regionalnej Izby Rachunkowej. Uchwała numer 46/468/2018 w sprawie zmian prawnika Gminy Kleszczów. Uchwała przesłana do Urzędu Wojewódzkiego. Uchwała numer 46/469/2018 w sprawie utworzenia gminnego żłobka przestrzeni oraz nadania statutu. Uchwała przesłana do Urzędu Wojewódzkiego, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2018 roku, pozycja 3980. Wszystkie uchwały zostały zamieszczone w swoim terytorium gminy Kleszczów. Dziękuję. Czy mamy państwa pytania? Jeśli nie, przechodzimy do punktu numer 3. Informacja o działaniach wójta gminy w okresie między sesjami. Bardzo proszę, panie wójcie. Uzupełnienie za okres sprawozdania za okres 29 sierpnia 2018, 5 września 2018. Wydano 6 zarządzeń. Z 29 sierpnia bieżącego roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert w sprawie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat na terenie gminy Kleszczów. Z 29 sierpnia bieżącego roku w sprawie zmiany zarządzenia wójta gminy Kleszczów numer 120/64/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Rady Gminy Kleszczów, Rady Powiatu Obywatelskiego, Sejmiku Województwa Łódzkiego i Wójta Gminy Kleszczów zarządzonym na dzień 21 października 2018 roku. Z dnia 30 sierpnia bieżącego roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kleszczów na lata 2018-2021. Z dnia 30 sierpnia bieżącego roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków i z dnia 3 września w sprawie ustanowienia zespołu informatycznego gwarantującego obsługę gminy komisji wyborczej w wyborach do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku i 5 września 2020 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych rządowym programem pomocy uczniom w 2018 roku, wyprawka szkolna. W zakresie zespołu zamówień publicznych zawarto umowę o udzielenie zamówień publicznych, pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na realizację zadania. Część pierwsza, rozbudowa drogi powiatowej nr 1900 F Łuszczanowica w kierunku Chorzenic wraz z infrastrukturą techniczną, długość 1100 m bieżących wraz z uzupełnieniem infrastruktury drogowej drogi gminnej nr 1403 E, to jest dukt leśny, o budowę 82 zjazdów, wykonawca nadzoru rzeczoznawcy projekty w Radomsku, data zawarcia umowy 4 września 2018 roku, wartość umowy 119 433 zł. Część druga, zbudowa infrastruktury elektroenergetycznej wzdłuż dróg powiatowych i gminnych w Łuszczanowicach, strona południowa o łącznej długości dróg 3700 m bieżących, wykonawca nadzoru rzeczoznawcy projekty Radomska, data zawarcia umowy 4 września 2018, wartość umowy 95 940 zł. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tysięcy euro, wykonanie podziału działek w obrębie geodezyjnej Łękińskiej, wyznaczenie punktów granicznych działki w obrębie geodezyjnej Rogowiec. W zakresie referatu organizacyjnego w dniu 25 sierpnia, lipca, podpisano obywatelskie informatyczne infosystem zlegionowana gwarancję i aktualizację językowego systemu informatycznego dla administracji. 34 440 zł brutto, termin obowiązuje dla jego roku. W zakresie referatu inwestycji gminnych podpisano zlecenie z dnia 27 lipca 2018 roku na remont ogrodzenia budynku Domu Kultury Żołnicy, zakład komunalny Kleszczów, wartość 13 200 brutto. Podpisano zlecenie z dnia 1 sierpnia 2018 roku na wykonanie drenażu odwadniającego terenu przy szkoły i żłobku w Kleszczowie. Wartość umowy 35 400 zł brutto. Termin wykonania 31 sierpnia 2018. Podpisane zlecenie z dnia 2 sierpnia 2018 roku z zakładem komunalnym na gminy rolet zewnętrzny budynku Urzędu Gminnego ulica Główna 45. Wartość 19 858 zł 35 groszy brutto. W zakresie referatu organizacyjnego Zespołu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 29 sierpnia 2018 roku podpisano umowy użyczenia na sprzęt zakupiony ze środków z dotacji 99% wartości z Ministerstwa Sprawiedliwości i tutaj dostały 5 jednostek ochotniczej straży pożarnej. 1% to jest właśnie stanowi 321 zł, to są środki właśnie złożone. Podpisano 29 sierpnia 2018 roku posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich. 30 sierpnia posiedzenie Komisji Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Środowiska. 3 września bieżącego roku w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w szkołach na rejonie też. Dziękuję. Dziękuję. Panie Wójcie, pytanie do pierwszej części. Wydano 18 zarządzeń 15 grudnia wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych. Chciałbym coś więcej w tym temacie. To jest rozporządzenie, ale to na ten temat. Powie pani kierowca, dobrze? Wynika to ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń dla z dnia 19 lipca w tym samym punkcie zarządzenia sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze radcy prawnego. To ktoś podszedł z urzędu, czy to jest dodatkowy prawnik, jak to wygląda? Dodatkowy prawnik. No to obecni prawnicy się nie wyrabiali, brakowało mocy przerobowych? Tak. To jest już wybrana ta osoba? Tak. Dodatkowy prawnik. Dodatkowy. Potrzeba jest jeszcze więcej 6 prawników.
dnia 17 sierpnia bieżącego roku w sprawie powołania Komisji do spraw naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze dyrektora żłobka w Kraszczowie. Proszę o czas. Też komisja była konkursowa, ale były dwie oferty. Została jedna pani dyrektora żłobka. Jest na zwolnieniu, ale jest wyłoniony dyrektor przedszkola. Ale można wiedzieć, kto jest? Został? Ponieważ... No jak Rodos, to jest tajemnicą, kto pełni funkcję dyrektora? Funkcja publiczna. To jest funkcja publiczna. Pani Urazda, tak? Została wyłoniona. Ale mogę zapytać go tak, że to niestety pan radny Jarząbek jest też. Panie wójcie, możemy się dowiedzieć, kto to jest? Widziałem pana. Jedna z pracowników, która po prostu prowadziła ten dzienną na pani. Ale panie przewodniczący, ja naprawdę bardzo proszę głos. Proszę. Panie wójcie, nie wiem, jak wy interpretujecie ustawy rządowe, ale mi się wydaje, że nadinterpretujecie ustawy rządowe odnośnie nasze rozporządzenia. Wiem, że to jest dyrektywa unijna, to ale pan pozwoli, pan wysłucha, dobrze? Proszę pana, nadinterpretujecie to bardzo. Proszę sobie doczytać. Tam pisze wyraźnie, jak na stodole, że osoby, które pełnią funkcje publiczne, nie podlegają takiej ochronie, proszę pana. I można je podawać. I pan to nam łatwo nie robi, a jeszcze nie pełni tej funkcji. Jest wybrana osoba. No to jak nie jest wybrana, to znaczy, że pełni. Chyba, że pan będzie robił drugi konkurs, proszę pana. No, to proszę wyjaśnić, czy jest wybrana, czy nie jest wybrana, czy jest już tym dyrektorem, czy nie. Ale taka osoba, która pełni funkcje publiczne, nie podlega tej ustawie o ochronie danych osobowych, tak zwane RODO. Dziękuję. Podlega, panie radny, że z panem... Tutaj jest sprzeczne. Została osoba wyłoniona, umowa jeszcze jest niepodpisana. Jest to radny, to jest opiekunem, jest opiekunem, była opiekunem, jeszcze jest opiekunem dziennym. Będzie podpisana umowa, będzie pan wiedział. Komisja ma do ukrycia. Proszę pan radny Jarząbek. Szanowni państwo, panie wójcie, ja mam... Teraz kilka pytań, część oczywiście zostały już wcześniej zadanych, ale chciałbym się zapytać w takiej sytuacji, jak państwo widzą problem ze żłobkami, z opieką dzieci. No, sytuacja nagle powstała taka, że dwie panie rezygnują z tej opieki dziennej w domach. Niektóre się dowiadują na dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, że dostają pracę w danej placówce. Rodzice dzieci zadeklarowanych nie mają co zrobić ze swoimi pociechami, bo to jest tak naprawdę w ostatniej chwili, w ostatniej sytuacji. Niektórzy pracują też na terenie gminy, muszą albo brać urlop, który nie do końca pracodawca ma obowiązek dać w tym terminie, albo iść na opiekę zdrowotną czy opiekę na dziecko z tego względu, że powstała taka, a nie inna sytuacja. Proszę mi powiedzieć, jak urząd gminy przygotował się do takiej sytuacji. No, pewne rzeczy, pewne aspekty jesteśmy w stanie przewidzieć. Wiemy, że jedna z tych pań właśnie została dyrektorem, druga z tych pań podjęła pracę w szkole. Dlatego jest sytuacja co najmniej trudna i uważam, że Urząd Gminy czy Gmina Kleszczów powinna reagować natychmiastowo na takie sytuacje. Proszę mi przedstawić konkretne rozwiązanie, jakie Urząd Gminy znalazł dla tych ludzi, którzy mieli zdeklarowane dzieci do opieki żłobkowej w tej u tych pań, tak? W tych miejscach. Panie radny, doskonale pan wie, że ta sytuacja jest do końca jasna, bo nikt nie miał pewności, że jedna z opieków, tak? Czy które startowały tam potem, bo uważam, że więcej, być może że nie spełniały oczekiwania komisji konkursowej, które były. Ja nie miałem pewności do końca, kto, czy z tych pań to już będzie wypadał. Okazuje się, że jest ta pani, ale w tym momencie ta pani będzie jeszcze pełnić tą opiekę z tymi dziećmi, dopóki nie znajdziemy konkretnej osoby, bo jest ogłoszony konkurs na opiekuna dziennego. Ogłosiliśmy i w najbliższym czasie on się rozstrzygnie. Z tym, że ustawą musi tam ten konkurs być 21 dni, takie jest rozporządzenie, także my to nie możemy zrobić z marszu. I tutaj myślę, że ten problem rozwiążemy i będzie to naprawdę po
Pani, która dostała pracę w szkole, ja też o tym nie wiedziałem, także no, wiedziałem, że w ostatnim momencie, bo to trudno przewidzieć po prostu. Liczą się z panem. Słucham? Zaraz, pan, zaraz już nie mówię. Panie radny wie, że jest aneks robiony do szkoły w poprawianej w sierpniu. I to wynikło w sierpniu taka sytuacja, tak? I to, że na przykład pani dyrektor składa arkusz organizacyjny do maja, tak? To później aneksuje go w sierpniu jeszcze. Bo różnie bywa po wakacjach, tak? Po tym okresie wakacji, że mogą osoby się gdzieś tam wypuścić. Ewentualnie dochodzi uczeń do szkoły i potrzeba w tej chwili na tym działać. Dlatego z tego względu powstały za problemy, ale to jest problem do rozwiązania, który jak najszybciej rozwiąże. Dobrze, ja pozwolę sobie dalej pociągnąć temat. Panie wójcie, praktycznie dzisiaj jest koniec, można powiedzieć, a właściwie jutro, ale już jest druga część tygodnia i problem do tej pory nie został rozwiązany. Ja chciałbym, żeby konkretnie Urząd Gminy wypracował jakieś stanowisko, tak żeby ci ludzie, kolokwialnie mówiąc, nie zostali na lodzie, bo w tej chwili tak się czują. Jest taka sytuacja. Pewne sytuacje oczywiście są do przewidzenia. Ja uważam, że pan jako wójt gminy Kleszczów czy pana pracownicy powinni przewidywać pewne sytuacje, ale także uważam, że no, pana relacje z dyrektorami szkół powinny być też na tyle dobre i bliskie, żeby pana informować o tego typu działaniach czy sytuacjach. Może pan jest zaskoczony, ale dla mnie to jest dziwne, że wójt gminy Kleszczów, który sprawuje nadzór, można powiedzieć, nad organem prowadzącym, którym jest gmina Kleszczów, dowiaduje się ostatnio. Dobrze, no ale zarządza tym organem. To jedna rzecz. Druga dotyczy pierwszej części, drugie moje pytanie dotyczy pierwszej części odnośnie projektu na budowę szkoły podstawowej w Kleszczowie. Spotykaliśmy się tutaj, rozmawialiśmy, panie wójcie, na ten temat. Ja chciałbym się dowiedzieć, czy nasze sugestie są sugestie rady, ale jest informacja. Przepraszam, panie przewodniczący, że zabrałam głos. Jest informacja w sprawozdaniu, że została podpisana, więc dlatego ja się pytam, panie wójcie, czy już jest, czy są dopracowane szczegóły. Wiemy, na ile ta szkoła będzie projektowana, bo to też wzbudziło jakieś, może nie kontrowersje, ale były różne oczekiwania wśród i mieszkańców, i radnych. I czy nasze sugestie radnych zostały wzięte pod uwagę? Do pierwszego pytania. 29 pan ma sprawozdanie moim, że podjęte działania odnośnie opiekuna dziennego. Także zareagowałem się natychmiast, bo pani dyrektor podejrzewa, że zrobiła też to w ostatnich dniach sierpnia, tak? Ta sprawa została już ogłoszona. Także mówię, 21 dni mija i będzie opiekun wybrany. Bo to jest ustawowy warunek powieszenia informacji, jeżeli chodzi o opiekuna dziennego. Drugie pytanie na temat szkoły, to po prostu te sugestie, które były Państwa, to na pewno będą ujęte, a najbardziej Pani Dyrektor, bo Pani Dyrektor jest osobą najbardziej kompetentną i znającą ten problem. Pewnie rzeczy się nie da po prostu też przenieść, bo one muszą być zgodne z bezpieczeństwem i innymi rzeczami, tak? No projektant to robi zgodnie z prawem programu, ale na ten temat może Pan więcej i Pan kierownik. Projektowania w oparciu na programie specjalno-szkolnym, które stanowi podstawę do tego opracowania tutaj przedstawiamy, żeby tutaj Państwa sugestie pod uwagę. Ja tylko dodam jeszcze, że umowa jeszcze nie została podpisana na projekt, to jest chyba przede mną, tak żeby jeszcze w przyszłym tygodniu rozpatrzyć tego projektanta. Jeżeli ktoś myślę, że w trakcie projektowania też będziemy wielokrotnie spotykać się z panią dyrektor, tam z tą osobą bezpośrednio, przynajmniej też panu i z państwem mieszkała, czyli pewnie też nieraz będziemy przedstawiać koncepcje i rozwiązania, które będą proponowane przez przedstawicieli. Dobrze, kolejna moja uwaga dotyczy pierwszej. A, nie odpowiedział pan jeszcze na drugie pytanie.
Drugie pytanie było z przedszkola, z szkoły przedszkola. Pan mówił, co to jest? No dobrze, nie jestem satysfakcjonowany. Panie wójcie, kolejne moje pytanie w zakresie zespołu zamówień publicznych dotyczące rozbudowy placu zabaw przy ulicy Spacerowej w Kleszczowie. Ja akurat bardzo się cieszę, że to zadanie wreszcie po rocznej przerwie znalazło się z powrotem w zadaniach do realizacji, tylko ze smutkiem muszę stwierdzić, że na zimę no, takie inwestycje no, nie do końca są trafione. Niemniej jednak myślę, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, to w przyszłe wakacje dzieci będą mogły korzystać z tego placu zabaw, ale to, co tam było do tej pory, no, to jest sytuacja niedopuszczalna. Ja zgłaszałem to wcześniej, monitorowałem, że jest rozpoczęty proces budowy, który nie jest zabezpieczony. Dzieci mimo tego, że stan jest taki, jaki jest, czyli części betonowych, gruzów wystających, zaranych jakichś tam drobnych ław fundamentowych, korzystają z tego placu zabaw. Dzięki Bogu do chwili obecnej nie wydarzył się tam żaden poważny wypadek. Ale Państwa reakcja związana z uzupełnieniem tych zabawek, z dokończeniem procedury przetargowej w moim odczuciu i w odczuciu dużej grupy mieszkańców jest spóźniona, bo mamy jesień, za chwilę zimę. Ten plac zabaw powinien być czynny co najmniej od czerwca. Dobrze. Kolejne moje pytanie dotyczy drugiej części. Panie wójcie, tutaj mamy informację, że została podpisana umowa na drenaż wokół przedszkola i żłobka w Kleszczowie. Fajnie, że zauważono to akurat teraz. Bardzo dobrze, że zauważono to teraz, a nie jak dzieci już pójdą do tego przedszkola. Ale myślę, że gdyby poszły tak, jak pan deklarował, z dniem 1 września czy 3 września, to by była bardzo trudna sytuacja. Mam do pana takie pytanie, ile jeszcze samorząd gminy Kleszczów, gmina Kleszczów wyda na to przedszkole, żeby zostało tam? Ile już zostało wydane, a ile jeszcze jest takich rzeczy, które nie zostały przewidziane? Z informacji, które posiadam, będzie w dużej mierze trzeba doposażyć to przedszkole, mimo tego, że państwo deklarowaliście, że przedszkole będzie w pełni wyposażone. Tak, dlatego jest taka kwota przetargowa, bo miało być wszystko, praktycznie jakieś drobne zakupy. Niemniej jednak tak nie jest, panie wójcie, więc może się okazać za chwilę, że do tego przedszkola będzie trzeba dołożyć kolejne 300 czy 400 tysięcy. Oczywiście trzeba, bo tam chodzą dzieci, tam chodzą nasze dzieci, tam będą chodziły nasze dzieci, bo nie chodzą. Powinny chodzić już, tak jak pan wójt wcześniej deklarował kilkanaście razy, że z dniem 1 września, czy z dniem rozpoczęcia roku szkolno-przedszkolnego ten żłobek ruszył. Niemniej jednak no, kolejny raz pan, panie wójcie, nie dotrzymał słowa. I chciałbym zapytać się, ile jeszcze takich prac, o ilu jeszcze takich pracach nie wiemy, jaka to będzie jeszcze kwota doposażenia, przebudowy, rozbudowy. Te rzeczy oczywiście trzeba zrobić, ale dziwi mnie fakt, że nie zostały ujęte w procedurze przetargowej, jeśli chodzi o całokształt. Znaliśmy kwotę, na której się odbywaliśmy i na której podejmowaliśmy decyzję. Kwota była bardzo duża. Proszę. Pani radna. Proszę. Panie radny, chcę pan zabrać głos, proszę się zgłosić. Nie, jest pan przewodniczący niesprawiedliwy. Mam dosyć pańskich docinek. To jest pan niesprawiedliwy. Zgłosił pan tylko radnych, którzy nie są sprawiedliwi wobec pana przewodniczącego. Mam dosyć pańskich docinek pod moim adresem. Proszę mnie przerywać. Jeśli pan chce się wypowiadać na temat radnego Jarząbka, proszę mieć odwagę wstać i powiedzieć to publicznie i otwarcie. Nie wypowiadam się. A nie mówić tego pod nosem. Nie wypowiadam się. Panie przewodniczący, ja powiem się pan o przestrzeganie czasu wypowiedzi. Pierwsza odpowiedź jest bez ograniczeń, panie radny. Tyle pan jest radny. Nie. Panie Jeszcze, no chcę się odpowiedzieć. Dostałem pytanie do odpowiedzi. Panie radny Jarząbek, doskonale pan pamięta przetarg, który był ogłoszony na przedszkole i żłobek. Kosztowiec był 17 300 000. Zakończył się po przetargu na około 14 milionów. Niestety w tych czasach była zmiana też od najniższego procentu. Wiele firm miało w kraju i ma do dzisiaj problemy z
takimi pracami wdrożonymi z budowy. Proszę. Nie było to proste zadanie, aczkolwiek na temat przedszkola wersji było wiele, że kominy są z pustaków i inne rzeczy. To jest po prostu nieprawdą. Przedszkole jest zrobione dzisiaj w wielkim, bardzo dobrym standardzie. Jest dobrze wyposażone i nie ma tutaj mowy o dodatkowych wyposażeniach. Być możliwe, że z czasem znajdą się jakieś nowe rozwiązania, które będzie pani dyrektor chciała wprowadzić, to na pewno będzie doposażanie, bo nigdy nie żałowaliśmy więcej środków na oświatę i zdrowie, także tutaj na pewno zawsze rada się przychyla pozytywnie do takich wniosków. Przedszkole musieliśmy inwentaryzację całą przeprowadzić, ten koszt jest opiekał na granicę 8, ale to kwota, która została z poprzednich 14, tak? Także to różnica była gdzieś około 800 w tej granicy. Ale i tak kosztorysowo był to pierwszy kosztorys, który na taką kwotę objęło. Doskonale dzisiaj Państwo sobie zdajecie sprawę, że dzisiaj kosztorysy, które są na kwotę, na przykład mamy taką dzisiaj ofertę, jeżeli chodzi o projektowanie drogi przez SKOK. Mieliśmy kosztorysowo projektowanie za 1 700 000, a w tej chwili dostaliśmy jedyną ofertę na prawie 3 miliony złotych. Czyli o 100% wyższą, na drugą część tej drogi to jest 400%, 4 razy tyle. Także proszę takich rzeczy nie mówić. To, że dodatkowo pojawiło się odwodnienie przedszkola, no, nikt nie przewidział, że będą takie ulewy i po prostu tutaj nawet dobre odwodnienie, które jest, też zalewa, panie Kamilu. Także te problemy miały i miasta, i nie tylko na Kreszu czy przedszkole. Teren tam jest faktycznie, poziomy są dosyć duże, dlatego spływ tej wody jest taki, nie inny, ale w tej chwili jest już zieleń, czyli trawa, która wchłania to i w takiej sytuacji nie będzie. Ale zabezpieczyliśmy się dodatkowo, to kosztuje 30 tysięcy, myślę, że to nie jest 30. Dobrze, że pan widzi te złotówki, nie widzi pan milionów. To są tysiące, panie. 35-400. Dobrze, proszę, to niestety to były roboty dodatkowe, trzeba było zapłacić i uważam, że właśnie w tej sprawie się też nie wzięło znikąd, po prostu było to przeliczone, skosztorysowane i zrobione normalnie. Zresztą, jeżeli Państwo macie takie zarzuty do przedszkola, jest protokół regionalnej izby obrachunkowej, dokładnie jest opisane, proszę tam sobie zobaczyć, jak to zostało skontrolowane, czy są tam nieprawidłowości. Zapraszam, panie to dobrze. Proszę. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, ja widzę miliony, ale widzę również tysiące, które bardzo często tutaj są marnowane. Muszę ze smutkiem powiedzieć, że marnowane, wydawane. Oczywiście ja nie mówię o tej inwestycji, bo jeśli jest cała inwestycja robiona, to trzeba skończyć, żeby wszystko funkcjonowało w należyty sposób. Powiedział pan, że odwodnienie tam było i to dobre, dość dobre. Gdy było dobre, nie była potrzeba robienia nowego, no ale to tak pan powiedział, panie wójcie, na szczęście, że na gry... przed szkołą, jak zrobiliśmy, tego nie było. Przed chwilą pan tak powiedział w swojej wypowiedzi. Ja to powiedziałem, że są panowie, proszę. Na terenie, gdzie też zalało po prostu, tak? No, takie nawałnice, nie sposób, żeby tego nikt nie przewidzi, tak? Musieliśmy robić takie odwodnienia w środowisku. No, panie Kamil, no, pan to doskonale wie, no, pan zna się takie rzeczy, tak? Dziękuję, że pan stwierdza, że się znam, ale ja pewne rzeczy na przykład w przeciwieństwie do pana bym przewidział. Ja z tym nie jestem. Dobrze. Panie wójcie, takie pytanie. Czy może pan nas zaprosić, nawet dzisiaj, podczas przerwy w sesji, żebyśmy zobaczyli to przedszkole, jak dzisiaj wygląda, jaki jest stan wyposażenia i jak będzie wyglądało to być może kiedyś? Na jakim etapie są prace? Ja tam nie byłem. Ja bardzo bym chciał to zobaczyć. I wtedy będziemy mogli porównać. To jest pierwsza rzecz. Druga moja prośba, to chciałbym zaprosić też Państwa radnych, może zorganizujemy jakiś wyjazd, żeby zobaczyć przedszkole w Sulmieszycach, które było budowane, można powiedzieć, że w tym samym czasie, ale w dużo krótszym czasie, które już funkcjonuje od dnia 3 września, żebyśmy mogli mieć takie spojrzenie poglądowe na tą całą sprawę. Dobrze, to w tym temacie tyle. Jeszcze jedno pytanie mam dotyczące wykupu gruntu w Łękińsku pod drogę. Tutaj była, nie pamiętam teraz, nie odszukam tak na szybko informacja.
informacje, ale że tam były nabite paliki. Czy to chodzi o tą drogę tam przy ulicy Rolnej, gdzie jest w tej chwili brak dostępu, gdzie mieszkańcy są odcięci? Chodzi o nowe zamówienie, które było czytane? Tak, o nowe zamówienie. No, tego jeśli, jest... jeśli można? Proszę. Chodzi o nową robotę geodezyjną, nową pracę, podział terenu związany z rozbudową szkoły podstawowej w Łękińsku, teren boiska. Dobrze, dziękuję bardzo. Fajnie, że ta inicjatywa jest. Dziękuję. Dziękuję, proszę pan radny. Panie wójcie, jak już jesteśmy przy przedszkolu, to już te wszystkie pytania, tyle tych pytań panu, a czy jest pan w stanie tutaj dzisiaj nam powiedzieć nam, od kiedy to przedszkole zacznie tak warto funkcjonować? Myślę, że z 1 października będzie otwarcie przedszkola. Zaprosimy wszystkich radnych, żeby zobaczyli to przedszkole. Bardzo to dziękuję. A drugie pytanie. Wszystkich mieszkańców zaprosimy. Będą dni na pewno otwarte. Drugie pytanie odnośnie tutaj było, jest napisane, że ma być, jest wszczęte postępowanie na wykonanie tam dokumentacji na budowę szkoły w Leszczowie. I chciałem się zapytać, panie wójcie, czy, bo tutaj przedmówca się pytał, czy tam te nasze uwagi są, będą brane pod rozwagę, ale czy jest, bo tam była też taka kwestia i mieszkańcy teraz też tą kwestię podnoszą odnośnie budowy szkoły i czy to ma być budowana szkoła, nie wiem, na 800 dzieci, czy na 400, czy na 500. Czy jest na tym etapie już też to brane pod uwagę, no bo to też jest ważna sprawa przy projektowaniu. No wiadomo, że będzie ten program użytkowo funkcjonalny zrealizowany na chyba i potrzeby na pewno zrobimy w taki sposób tą szkołę, żeby można modułowo później wystawić. No bo dzisiaj trudno powiedzieć, że na przykład dzisiaj w szkole, przepraszam, w Podstawowej Wykształcenia mamy ponad 500 uczniów, w przyszłym roku może to się zwiększyć jeszcze, no nie wiem, może do 600, tak? No nie jestem w stanie, bo dzisiaj trudno powiedzieć o tej demografii. Bo też mieszkańcy przychodzą z dziećmi, które idą, my nie wiemy na przykład, bo dzisiaj się meldują, tak, i są do szkoły. I to jest trudne oczywiście. Ale zrobimy na pewno w taki sposób, żeby była możliwość rozbudowy. Ale panie wójcie, jest że, kwestia taka, bo mieszkańcy się w ogóle teraz zastanawiają, czy w ogóle, jak pan powiedział, budować szkołę z możliwością jej rozbudowy modułowo, bo mieszkańcy podchodzą teraz do tego tak, czy tą szkołę faktycznie będzie później na tyle rozbudować, żeby tam powstał kiedyś tam powiedzmy jakiś duży moloch, czy po prostu nie wybudować tylko szkołę na jakąś tam określoną liczbę miejsc i żeby ta szkoła była tam, no powiedzmy, nie wiem, tam do 500 czy do 600 dzieci, a nie większa, no bo mieszkańcy ten temat poruszają. To jest jedna, to jest taka uwaga, jak rozmawiam z mieszkańcami, żeby pan z pracownikami przy podejmowaniu tej decyzji wziął też tę kwestię pod rozwagę, to jest... To będzie program, który mówił o tym, jak to będzie zrobione, tym bardziej, że to też sugerowała cały zespół, powiedzmy, nauczycieli, że ta część 1.4 będzie też oddzielona jakby tą część. Ale to tak, ale to tak wszystko będzie w jednym miejscu, w jednym skupisku. Ale dobrze, no to będziemy na tym się zastanawiać, ja tylko panu wójtowi zwracam uwagę, co mieszkańcy na temat takiej budowy modułowej mówią, że no nie do końca jest to dobre rozwiązanie. I jeszcze mam jedno pytanie tutaj odnośnie w tym sprawozdaniu. Wykonanie, nie, to jest dwukrotnie unieważnione postępowanie w udziale zamówienia na budowę altany w przedszkolu w Uszanowicach. I co teraz dalej z tym? No, mieliśmy problem, bo zapytania poszły do co najmniej 30 firm. I żadna nie podjęła się tej budowy altany. Zgłosiliśmy do wniosku, żeby odłożyć to na wiosnę, bo być może, że nie zdążymy przed zimą, to tutaj pan radny Karol zawsze mówi, że na zimę nie ma sensu przygotowania. Przekładamy to na wiosnę. Dobrze, dziękuję. Proszę pan radny Henryk. Szanowni państwo, ja bym chciał wrócić do tego, bo się mój przedmówca włączył się tak jakby z ekspresu i mnie uprzedził troszkę odnośnie tego drenażu wykonanego na przedszkolu. Że właśnie jest prawdą to, co pan mówi, że nie ma tu przewyższenia od ceny, że tak powiem, nominalnej, od której było ona wycenione. Bo było wycenione na 14 milionów, a dojdzie. Co pan rozumie? Proszę pana, czy ja panu przeszkadzałem?
Ale ja mam teraz o pana pytanie, czy ja panu przeszkadzałem chociaż w jednej minucie? Proszę pana, cena kosztorysowa i cena przyjęta do realizacji była 14 milionów. Ten to przedszkole, śmiem twierdzić, dojdzie do 20 milionów i to tak będzie, proszę pana, żeby tylko nie przekroczyło. Natomiast nie to jest istotne. Rozpoczęto budowę, wiadomo, trzeba ją ukończyć, ale jak następuje tutaj weryfikacja projektów, skoro nie przewidziano, panie wójcie, ja do pana Jawala pytam. Ja słyszę. Jak była przeprowadzona weryfikacja, skoro nie przewidziano odwodnienia hektaru podwórka, bo tam jest hektar. Wtrąca się, czy jest przewidziane nawodnienie tego terenu? Również go nie ma. Proszę pana, jak można na takim dużym placu nie przewidzieć drenażu, nie przewidzieć odwodnienia? Podwórko, które ma trzy ary, ludzie odwadniają, podłączają się do deszczówki, robią spady, spadki, kratki i tak dalej. Pan hektar przykrył betonem, kostką i na co pan liczył? Czy panu nie zaleje? Gdzie jest weryfikacja, proszę pana? I teraz druga sprawa, proszę pana. To jest ewidentne przekroczenie przetargu. Tutaj może się ktoś tutaj są prace dodatkowe. To jest nic innego, jak dzielenie przetargu na etapy. Pierwszy 14, plus później 4, plus teraz odwodnienie, plus doposażenie, to jest etapowanie. A tego nie wolno w Polsce robić, tego zakazuje prawo. Proszę pana, jak się przystępuje do budowy, i to każdy z nas, czy budował dom, czy szopę, czy garaż, czy obojętnie co, to robi jakiś plan sobie, jak nie wiem, na papierze, to chociaż w głowie, że zrobię to tak, i tak sobie pieniądze tutaj szykuje na to. A pan po prostu postępuje całkiem inaczej. Pan jakąś myśl złapie i nieważne będzie ile kosztować. Czy w Warszawie kosztuje 9 milionów, to u nas może 90 kosztować, a co tam, co pieniądze to się kosztuje. Tak nie można postępować, panie wójcie. I jeszcze raz mówię. Jeżeli nie było w projekcie i nikt tego nie zweryfikował, że jest hektar pola przykryte betonem, asfaltem, kostką, nie wiem czym jeszcze i nie ma tam drenarki, to jest coś niebywałego, no, proszę pana. No, ja nie widziałem takiego placu, żeby nie było drenarki, żeby nie było odwodnienia. Dom ktoś buduje, pan zobaczy, idzie na osiedle, nawet na zacisze budują się nowe domy. Jest fundament, przepraszam, wyłączam tego drogę. Jest fundament i z boku kopią rowy, zakładają drenarkę przy zwykłym domu, a pan przy takim molochu nie zrobił odwodnienia. I teraz pan rozkopuje to podwórko i w koło, i syzyfowy proces. Proszę zwiększyć nadzór, panie wójcie, nad przyjmowaniem projektów, nad projektowaniem, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. I pan teraz jest, przestoje są, przesunięcia w czasie otwarcia i tak dalej, i tak dalej. Proszę zweryfikować to, bo naprawdę to służy nie tylko tym, którzy tam robią i biorą za to dodatkowe pieniądze, ale również innym osobom. Dziękuję. Muszę się odnieść, przepraszam. Panie Rybu, pan wprowadzasz błąd mieszkańców i opinię publiczną. Kosztorys całkowity, który był pierwszy na 17 300, nie przekroczył tej kwoty, bo na dzień dzisiejszy przeszkole kosztuje 16 900, tak? Jeżeli chodzi o odwodnienie, no ja nie widziałem, żeby tereny zielone się odwadniały. To są tereny wchłaniające i takie są przepisy, że zostawia się po prostu teren wchłaniający. Tam, gdzie jest kostwo, pan co mówi, czy pan w ogóle nie był na to przeszkolił, pan nie widział, bo pan słyszy z jakichś opowieści nieprawdziwych. Proszę zobaczyć tam, gdzie jest kostka, jest odwodnienie, są spływy, spływa jest odprowadzane do deszczówki i z tej strony nie zalewa. Tu, że jest duża różnica i nie były jeszcze tereny zielone położone, czyli trawa nie była położona. Jest tam glina i ta glina po prostu nie przepuszczała w tym momencie, tak? Ale w tej chwili jest trawa i tego problemu nie ma, ale zabezpieczyliśmy się dodatkowo, żeby po prostu mieć tą pewność, że z tej strony, gdzie są te duże różnice poziomu, nie będzie zalewana przeszkoda. Tego nikt nie przewidział, nie przyjmie tego projektant. Ja nie jestem projektantem, ja wiem, że się nie obwinia w tym momencie, bo to, co jest źle w tej gminie, to jest winien tylko zbój, ale co jest dobrze, bo to na pewno zawsze sukces ma wielu ojców. I tak to pan próbuje przedstawiać. Nie przeszkole, nie kosztuje 20 milionów i proszę nie mówić, kosztuje na dzień dzisiejszy 16 900, czyli zamykam się z pierwszą kwotą kosztorysową, jakby było. Mimo to, że ta przeszkole, o którym pan powiedział, że pan mi nie przerywa, pan próbuje cały czas przerywać, panie Henryka. I te przedszkole, które tak się o tym mówi, że tyle kosztuje, bo można je wystawić za mniejsze ceny. Nie, taki był kosztorys, te przedszkole. Ma taką funkcję spełniać, jest tak wyposażony i tak i tyle kosztuje. Mimo to, że jest bardzo drogie, druga firma
miała problem też ją wykończyć. Też ten problem był z tą firmą. Czyli tu nieważne są pieniądze, jakie są, po prostu są problemy inne. I proszę takich rzeczy nie mówić. Sulmierzyce są Sulmierzycami, proszę porównać, panie Kamilu, Sulmierzyce i proszę porównać Kleszczu. To się nie wzięło z nikąd. Są przepisy, jest prawo zamówień publicznych i proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Bo panu jeszcze raz mówię, zapraszam do protokołu z Regionalnej Izby Ustawodawczej. Bardzo szczegółowo jest opisane w przedszkole, jak również przechodnia Sadus. Proszę tam zobaczyć. Też kosztowie był na 7, 14 mimo przepraszam, skończyło się na 7800. Czy o powietanie. Jeszcze wtedy były takie możliwości. Dziękuję panie burmistrzu. Jest teraz przewidziane nawadnianie terenów zielonych? Jeżeli zajdzie potrzeba, będzie. No, to nie są koszty wielkie, żeby rozprowadzić nawodnienie na powierzchni. No nie wiem, tam jest puchek, teraz panie Robercie. Nie wiem. Panie wójcie, robimy nowy obiekt z całym zapleczem, z placem i teraz będziemy nowe roboty po otwarciu, po oddaniu przedszkola robić, nawodnienie układać. Ja nie wiem, czy będzie. Jeżeli zajdzie konieczność, to zrobimy. Tam jest plac zabaw, gdzie jest wyłożony tą sztuczną nawierzchnią. No i co, będzie podawać tą sztuczną nawierzchnię? Nie, chodzi mi o tereny zielone, tak. Tereny zielone, no to po prostu będzie gospodarz i sobie może też spodać. Może i konewką. Żeby się nie chodził. Proszę. No nie jest proszę. Panie wójcie, chciałbym powiedzieć, tak, ja bardzo pana proszę, żeby pan nie wprowadzał w błąd ludzi, nie? Bo pan powiedział tak. Czy pan widział, czy pan słyszał, że się tereny zielone odwadnia? Proszę pana, pan się ośmieszył w tym momencie. A co to jest melioracja, proszę pana? Ma pan takie pojęcie melioracja? To jest nic innego jak odwadnianie pól, gdzie się wkłada rury zgliniane, sączki. Proszę pana, pan to powie, tam jest pole, pan powiedział, że tam jest trawa. Więc tam należało włożyć drenaż, tam należało przede wszystkim zbadać grunt, jak się budowało przedszkole, zrobić odwier. Zobaczyć, czy na spodzie jest piasek, gliwek czy glina. Jeżeli wyszło, że jest glina, to należało zrobić odwór, drenarkę całą i dopiero rozpocząć budowę. Drenarkę się robi na głębokości 3 metrów, a fundamenty można zrobić na głębokości 1,5 metra. I nic nie koliduje, proszę pana. I tak się to robi wszędzie. Proszę pana, na wyspach budują, bo pan pojedzie sobie do Darłówka, zobaczy pan, gdzie postawili hotel, w morzu. I co? Nie przewrócił się, bo jest odwodniony, jest woda wypompowana, widzi pan. A panu zalało na górce tutaj w przedszkole. Po prostu błędy w projektowaniu, błędy w wykonaniu i tyle no. I niech pan nie mówi, że ja kłamię i mówię, że nie ma, tak samo jak jest nawadnianie sztuczne pól się teraz, jak się jedzie w pokój, widzi się, że się nawadnia deszczownie, to prawda nawadnia. Tak samo się i wyciąga wodę ze spodu. I powiem panu więcej, część pól w miejscowości Łękisko jest, posiadają właśnie drenarkę, już starą, bo starą, ale posiadają drenarkę, czyli meliorację, odwodnienie pól. Dziękuję. No, panie przewodniczący, muszę się odnieść do pana Kamila, bo po prostu pan myli pewne pojęcia. To nie jest teren zalewowy. Meliorizacja powstaje tam, gdzie są tereny zalewowe. I pan myli pojęcia. Pan myli pojęcia. To, nie, to przedszkole, które w tej chwili jest, jest na wysokości i dużo wyższe niż jest i inne rzeczy. To nie było zagrożenia teren zalewowy. Nie groziło to, tak? Dlatego nie przewidziałem tej sytuacji. I proszę nie wprowadzać też w błąd, tej opinii, którą pan próbuje wprowadzić, że na terenach zielonych się robi, bo to jeżeli są tereny zalewowe, to się robi. Tu jest teren zielony po to, żeby wchłaniał tą wodę. Tak samo na boisku teraz piłki nożnej też się robi. Zrobił odwór. Gdzie? Drenarkę też się robi. Się na zewnątrz, tak? Ale robi się. I tam na zewnątrz się zrobił wodę, ale nie się robi. Panowie, dobrze, już zostawmy drenarkę w pokoju. Wiemy, jak sytuacja wygląda, co trzeba zrobić. Proszę pan radny. Szanowni państwo, panie wójcie, ja mimo wszystko ponawiam prośbę, żeby pan nas zabrał na teren tego przedszkola. No, prośba, żeby to było dzisiaj, żebyśmy zobaczyli, na jakim etapie są prace, jak to wygląda. Wtedy być może nasze pytania okażą się zbędne. Niektóre wyjaśnimy sobie pewne kwestie. Pan nam wytłumaczy na miejscu, może jakiś kierownik, pracownik merytoryczny, który zna się na tym. Proszę o spokój. Dlatego bardzo pana proszę, żebyśmy w przerwie mogli tam, nie wiem, podjechać na 20 minut czy pół godziny. Dzisiaj jeszcze jest teren budowy, nieoddany obiekt do użytkowania i ja państwa nie zaproszę. Ja zaproszę, kiedy będziemy pozwoleni na użytkowanie i śmiało sobie idziemy.
Czyli nikt poza, nikt poza wykonawcami i pracownikami nie może być na terenie budowy, nie ma takich sytuacji, że inne osoby, jakieś trzecie są tam, tak? Panie wójcie? Dobrze, i nie może pan zadzwonić i poprosić, żeby nas oprowadził po terenie budowy. Ale to panie, za dosłownie kilkanaście, kilka dni będzie otwarcie. Będzie widać wszystko. Będzie pozwolenie na użytkowanie, będzie obieg otwarty. Wchodzimy. Panie wójcie, mówi pan o tym otwarciu już od jakiegoś czasu, miało być we wrześniu. Mieszkańcy mnie się pytają, ja mam prawo, a wręcz obowiązek przedstawić mieszkańcom i na jakim etapie są prace, jak to wygląda i tak dalej. Panie Kamilu, jest jeszcze wrzesień. Będzie pozwolenie na użytkowanie, na pewno będzie. Ale dzieci nie, ma przedszkola. Panie wójcie, już tak patrząc też trochę na sąsiadów, czy mamy, nie wiem, takiego pecha, że nie możemy tych inwestycji dokończyć, z czego to wynika, że budowa w sąsiedniej gminie prawie no, podobnego obiektu, nie wiem, nie znam szczegółów, ale tak patrząc z zewnątrz, przebiega bez większych zakłóceń. No nie mówię, że tej wielkości, tej wartości, tak? No ale to też jest przedszkole, a u nas są perturbacje, jedna firma, druga firma. Apelowałem we wrześniu ubiegłego roku o to, żeby tą firmę pierwszą, że tak powiem, zobligować do zachowania terminów, a jeśli nie, to rozwiązać umowę. Wtedy pan wójt mówił, że nie będzie naciskał, bo firma zejdzie z budowy, co i tak nastąpiło kilka miesięcy później. Nie wiem, z czego to wynika. Panie przewodniczący, akurat ten okres, kiedy firma miała zejść z budowy, ja miałem dużo obaw, co zrobić z tym, ale jakby zostawić ten budynek w takim stanie, to dzisiaj to, co tu niektórzy radni zarzucają, bo to kosztuje, kosztowało 3 razy tyle, bo on po prostu przez zimę by zniszczył. Ja to musiałem chociaż zamknąć w stanie surowym. Ale on miał być wybudowany od rady. Niestety, słuchajcie, to ja odpowiadam za te fundusze, ja stoję na granicy budżetu. I nie, mimo to, że mówię, było kontrolowane przez regionalną rachunkową przedszkolę, nie doszukano się tam żadnych uchybień. Proszę mi uwierzyć, robiłem to dobrze i gospodarnie. Mają Państwo jeszcze parę funkcji? Jeśli nie, przechodzimy do punktu numer 4. Informacja o działaniach przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami. Sprawozdanie działalności przewodniczącego Rady Gminy Kleszczów w okresie międzysesyjnym, to jest od 14 lipca 2018 roku do 6 września 2018 roku. Podpisałem uchwałę Rady Gminy Kleszczów w 46 sesji, przekazałem wójtowi gminy wnioski Rady zgłoszone na 46 sesji. Pełniłem dyżury w dniach 17-31 lipca oraz 7-21 sierpnia bieżącego roku. 16 sierpnia brałem udział w posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Kleszczów. 26 sierpnia brałem udział w obchodach gminnych w Dożynach Dziurnic. Czy mają Państwo pytania? Jeśli nie ma pytań, Szanowni Państwo, ogłaszam 10 minut przerwy.